Znajdujemy się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie w dzisiejszą sobotę odbywa się ogólnopolskie sympozjum dla stanu dziewic. Gościem naszym jest rzecznik dziewic konsekrowanych, pani Elżbieta Human. Szczęść Boże. Pani Elżbieto, kim są dziewice konsekrowane? Dziewice konsekrowane to są panie, które podjęły decyzję, odpowiedziały na zaproszenie Pana Jezusa, aby żyć dla Niego, no właśnie, w świecie, w takich normalnych, codziennych, świeckich warunkach życia. Jesteśmy osobami świeckimi, ale konsekrowanymi. Czyli konsekracja wyłącza nas z tej grupy osób świeckich, które określamy laikatem. Akt konsekracji powoduje, że stajemy się poświęcone Panu Bogu, oddane Panu Bogu, ale w zwykłych, codziennych, świeckich warunkach życia. Jak wygląda wasze życie takie codzienne, już po konsekracji, po oddaniu swojego życia Panu Jezusowi w posłudze w Kościele? Żyjemy w tych środowiskach, z których zostałyśmy wezwane, powołane. Pracujemy w bardzo różnych zawodach, w większości zawodach świeckich, chociaż mamy katechetki wśród nas, jest kilka pań, które pracują w kuriach diecezjalnych, ale większość to są panie, które pracują w różnych świeckich zawodach. Nauczycielki, pielęgniarki, lekarki, panie pracujące w banku na różnych stanowiskach, bardzo różne środowiska. Nawet mamy panią, która jest rolnikiem, prowadzi duże gospodarstwo rolne. I właściwie nasze życie no jest takie normalne, tylko z Panem Jezusem, z naszym oblubieńcem. Jemu właśnie i teraz w tych normalnych, świeckich warunkach musimy mieć czas na to, żeby być z Jezusem, żeby z Nim rozmawiać, żeby Jemu też poświęcać czas. Więc jest to modlitwa. Jest to czas na adorację, jest to czas na mszę świętą, jest to czas na Słowo Boże. Te elementy muszą się znaleźć właśnie w całym naszym życiu. Liturgia godzin, którą otrzymujemy w czasie konsekracji, kiedy ksiądz biskup nam wręcza uroczyście księgę liturgii godzin, zapraszając nas tym samym do modlitwy właśnie całego Kościoła, żebyśmy się włączały w modlitwę całego Kościoła. Pani, będąc rzecznikiem stanu dziewic konsekrowanych, z pewnością zna też statystyki. Jak wiele dziewic konsekrowanych jest w całej Polsce? Jakie jest zainteresowanie tym stanem wejścia na drogę konsekracji, będąc w świecie? Na dzień dzisiejszy jest nas w Polsce 417, 11 pań już nie żyje. Około 100 pań w tej chwili przygotowuje się na różnych etapach, formacji, to znaczy aspirantury i kandydatury. Więc na dzień dzisiejszy, natomiast na następne dni już teraz, na następne miesiące już są zapowiedziane następne konsekracje, więc ta liczba się dosyć tak szybko zmienia. Która diecezja przoduje i może inaczej też, w której diecezji na początku rozpoczęły się konsekracje? W tej chwili najwięcej pań jest w archidiecezji krakowskiej, tam jest 57 pań. Na drugim miejscu jest Warszawa, jeszcze licząc jakby dwie strony, archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską. Na trzecim miejscu jest archidiecezja gdańska, to tak statystycznie. A gdzie rozpoczął się? No z tym rozpoczęciem to była w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ w różnych diecezjach kiełkowało to powołanie, ale myśmy o sobie tak naprawdę nie wiedziały. I dopiero kiedy powstała podkomisja w 2006 roku, kiedy Episkopat Polski powołał podkomisję do indywidualnych form życia konsekrowanego, dopiero podkomisja organizowała jakieś pierwsze spotkania i myśmy się zaczęły poznawać, zaczęłyśmy się liczyć też, bo w pewnym momencie chciałyśmy się policzyć, żeby było wiadomo, ile nas jest w Polsce. No i tak to już później powoli poszło, ale właśnie te pierwsze panie, to były lata tak 2000 rok, pierwsze konsekracje w diecezji pelplińskiej,
Ja osobiście byłam w diecezji świdnickiej konsekrowana w 2005 roku, w 2004 była Warszawa i tak to potem już się powoli rozwijało. Jak się okazuje, choć żyjecie w swoich miejscach zamieszkania, w swoich miejscach pracy, to jednak raz do roku, jak to sympozjum pokazuje, spotykacie się razem. Spotykamy się raz w roku na rekolekcjach w Częstochowie, to już mamy takie cykliczne rekolekcje coroczne. Sympozja są organizowane co 2 lata. Z tego względu, że no, to wymaga i czasu przygotowania i znalezienia prelegentów. No i temat oczywiście musi być konkretny, który podejmujemy podczas sympozjum. Natomiast właśnie cyklicznie spotykamy się na rekolekcjach. W międzyczasie były też pielgrzymki zagraniczne. Byłyśmy w Fatimie, byłyśmy akurat na stulecie objawień Matki Bożej. Byłyśmy w Medjugorje razem, także też... No w taki sposób się próbujemy jakoś integrować, bo no to jest ważne, dla naszego stanu to jest ważne z tego względu, że my mieszkamy właśnie indywidualnie, ale ten czas jest nam też potrzebny do tego, żebyśmy się mogły podzielić doświadczeniem wiary, doświadczeniem właśnie przeżywania konsekracji. I ten czas rekolekcji, pielgrzymek czy właśnie tych sympozjów daje nam taką możliwość. To na koniec zapytam, co poruszyło serce, żeby zostać dziewicą konsekrowaną, oddać swoje serce, swoje życie Panu Jezusowi, w Pani przypadku? No Pan Jezus, no to On wezwał, On przyszedł z inspiracją. Ja właściwie tylko odpowiedziałam, a odpowiedziałam po dosyć długiej takim zmaganiu się z Nim, bo ja miałam jakiś tam swoją wizję życia, swoją, tak? Choć z założeniem, że właśnie dla Pana Jezusa, dla Pana Boga, jednak to była jakby moja wizja życia. No i w tą moją wizję życia przyszedł Pan Jezus ze swoją miłością, ze swoją obecnością, no z takim właśnie bardzo mocnym doświadczeniem Jego jako osoby żywej, dzisiaj żyjącej. Chociaż mija już 25 lat, bo ja w tym roku przeżywam 25-lecie swojego powołania, bo konsekracji to będzie 18 lat, natomiast jakby tego momentu takiego powołania to 25 lat. No i tyle mogę powiedzieć. Odpowiedziałam na zaproszenie Jezusa, na Jego miłość, na Jego plan na moje życie. Jeśli jakieś panie czują takie wezwanie Pana Jezusa, co powinny zrobić, jakie kroki podjąć, gdzie się udać, do kogo się udać? Pierwszym w ogóle krokiem, jeżeli jakaś gdzieś rodzi się w sercu jakaś intuicja powołania, bo tak to nazwijmy, to jest rozmowa z kierownikiem duchowym. To jest w naszym stanie rzecz, której nie można jakby nie mieć, tak? Kierownika duchowego nie można nie mieć. To jest podstawa, dlatego że to najpierw z nim rozeznajemy, czy to, co się dzieje w moim sercu, czy jakieś poruszenia, jakieś doświadczenia, czy to jest Boże działanie przede wszystkim i czy to może być, zadajemy sobie pytanie, czy to może być właśnie powołanie, czy przez to, co ja gdzieś tam odczuwam wobec siebie, przez znaki, które mi Pan Bóg daje, czy to jest ta łaska powołania. Najpierw to rozeznajemy z kierownikiem duchowym. Jeżeli kierownik duchowy potwierdzi, to pierwsze kroki kierujemy do księdza biskupa, ewentualnie do księdza delegata w diecezji, bo najczęściej jest tak, że każda diecezja ma wyznaczonego delegata dla stanu dziewic i on też te sprawy jakoś koordynuje. To jest pierwszy krok, który należy zrobić, natomiast następne to już później właśnie ksiądz delegat, czy jeżeli jest w diecezji delegatka, to oni już potem wiedzą, jakie następne kroki podjąć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie.